Hej wszystkim, z tej strony Charmin i witam was ponownie w Cinderelli. Mam dla was na początku małe ogłoszenie. Z racji tego, że zbliżają się święta, ja nie mam zamiaru robić żadnych dodatkowych odcinków, ani żadnych dodatkowych serii. Święta to czas, w którym powinniście być z rodziną. Spędzić go przede wszystkim z rodziną. Nie przy komórkach, nie przy komputerach. Odpocząć, dać sobie jakby chwilę na posiedzenie w ciszy, dlatego też ja tak zrobię i po prostu odcinków nie będzie jakoś tam specjalnie dużo. Te serie, które są, będą się pojawiać, aczkolwiek nie wiem, czy do końca roku, te ostatnie dni w roku, cokolwiek będzie, ponieważ ja jedę do domu, w domu nie mam mikrofonu, w domu nie mam programu do nagrywania i po prostu chcę sobie odpocząć. Dlatego od razu mówię, że proszę się mnie nie pytać tam po kolejnych odcinkach, które się pojawią, kiedy następny, ponieważ jeżeli udało mi się je nagrać, to będą one jeszcze przed Nowym Rokiem, a jeżeli nie, to słuchajcie, widzimy się tam 3 stycznia już Nowego Roku, jak ja powrócę po prostu na moją uczelnię i będę nagrywać dalej. No i to tylko taki, słuchajcie, mała informacja dla was i naprawdę proszę was, spędźcie te święta z rodziną, nie przed komputerem, bo tak będzie najlepiej, uwierzcie mi, docenicie to kiedyś. No to co, słuchajcie, przechodzimy dalej, już dosyć tego mojego gadania. Minęły już dni, odkąd Perfect i The Rolla ujawniły mi prawdę o mojej matce i o tym, o tej odpowiedzialności, która jest nieunikniona. Która spadnie jakby na moje barki, kiedy skończę 18 lat. Próbowałam wypytać króla o matkę, ale on jest jeszcze bardziej zajęty w tych dniach niż był wcześniej. I jest to niemożliwe, żeby znaleźć wspólny moment, żeby z nim porozmawiać. Na dodatek to, że jestem teraz służącą, wcale mi w tym nie pomaga. Kiedy nie mam przerwy, kontynuuję moje obowiązki w służeniu Emmeline. Właśnie teraz akompaniuję jej w jej lekcjach odpowiedniej postawy i chodu. A no tak, bo musi wiedzieć, jak to chodzi księżniczka, tak? Prosto, najlepiej to książkę sobie na głowę położyć, tak? Jak to zawsze w tych wszystkich, wiecie, takich królewskich tych show jest i tak dalej. Ofelia jej pomaga, pokazując jej, jakie błędy popełnia. Ja wiem, jak trudne jest to, moje kochanie. Musiałam przejść przez ten trening tak samo jak ty, zanim wyszłam za króla. Emmeline pozwala sobie zgarbić ramiona, kiedy wydusza z siebie wzdech. Zawsze nienawidziłam tych lekcji. Myślałam, że moja postura jest naprawdę w porządku. Przypuszczałam tylko, że będę musiała ją udoskonalić. A nadal te lekcje wciąż sprawiają, że bolą mnie strasznie plecy. Och, Emmeline. Musisz po prostu chwycić się tego i kontynuować dalej. Dawaj, dziewczyno, smędzisz za każdym razem, jak cię spotykam, naprawdę. Ale mamo! Przecież już miałam te lekcje wcześniej, dlaczego muszę robić to ponownie, bo nie jesteś dobra, tak? Ponieważ garbisz się, kiedy chodzisz, a to jest niestosowne dla księżniczki, dokładnie. Emmeline grymasi się na swoją matkę, a tak jakby zmarszczone brwi Ofelii znikają, a ona wybucha śmiechem. Mamo, ty wcale nie pomagasz. Atmosfera w tym pokoju jest daleka od ciężkiej, kiedy Emmeline i jej mama kontynuują prowadzenie lekcji. To jest niemal całkowite przeciwieństwo lekcji, które ja miałam z moją mamą. Matka zawsze się denerwowała, kiedy zrobiłam nawet najmniejszy błąd. Wiem, że jest to ciężkie, ale jako pierwsza księżniczka, wszystkie oczy będą na tobie w czasie balu.
ludzie będą cię oceniać i nawet najmniejszy błąd sprawi... Nawet za najmniejszy błąd będą cię oceniać. I właśnie dlatego musisz być w swojej szczytowej formie. Ja wiem. Ofelia klaszcze w dłonie. W porządku. A więc spróbujmy od nowa. Tak jakby Emmeline jęczy, zanim z powrotem ustawia się pod ścianą. Bierze głęboki oddech. O! Kładzie książkę na swoją głowę i zaczyna iść. Mówiłam, takie ćwiczenia są najlepsze. Książka spada z jej głowy za trzecim krokiem. Zdycha, wraca z powrotem i zaczyna wszystko od początku. Szczerze powiedziawszy, to jest czuję, bo to naprawdę nie jest nic fajnego. No ale jak już jest tą księżniczką, no to musi się zachowywać jak księżniczka, tak? Żadna z nas nie łamie koncentracji Emmeline swoim mówieniem. Stoimy bezczynnie, przyglądając się jej, jak próbuje raz za razem. Jestem naprawdę zdziwiona, kiedy Ofelia nachyla się do mnie i zaczyna szeptać. Charmin, chciałam ci to już powiedzieć wcześniej, ale jestem naprawdę wdzięczna, że zaprzyjaźniłaś się z moją córką. Ech, ty też. Wpatruję się w ta smile Ofelii. W uśmiech Ofelii. Zaskoczona. Nigdy nie zgodziłam się na bycie jej przyjaciółką. Nie masz nic przeciwko temu, że księżniczka za przyjaciół ma swoich służących? Dlaczego miałabym być? Tak właściwie, chciałabym, żeby więcej ludzi pracujących w pałacu było mniej nerwowych. Chciałabym, żeby Emmeline dogadywała się dobrze ze wszystkimi, którzy jej służą. Poza tym, status społeczny nigdy nie jest przeszkodą dla przyjaźni, a tu się zgodzę. Tu się zgodzę. Nieważne, czy ktoś jest... No, u nas nie ma szlachciców i tak dalej, ale nieważne, czy ktoś jest, nie wiem, tam prezesem Apple'a, a jakaś dziewczyna jest kwiaciarką, no to nie ma, wiecie... Bynajmniej dla mnie, tak? Niektórzy ludzie to widzą inaczej. Każdy ma inne zdanie. Ofelia ponownie patrzy na Emmeline, która podnosi książkę, która znowu spadła z jej głowy. Nieważny jest twój zawód, twój statut. Przyjaciel to zawsze przyjaciel. Dałaś Emmeline siłę, pewność siebie, której ona potrzebowała, żeby... móc zmagać się z tymi wyzwaniami, które są tuż przed nią. Mimo za co, nie chciałam tego robić, ale to jakoś wyszło. No nic, jesteś dla nas tak jak rodzina, odkąd jesteś wśród nas. Jak rodzina. I idąc tym tropem, zarówno rodzina, jak i przyjaciele to ci, którzy zaakceptują cię takim, jakim jesteś. Nawet wcześniej, zanim mnie przeklęto, Emmeline zawsze starała się być moją przyjaciółką. To oznacza, że ona wiedziała, kim tak naprawdę była moja matka, ale wciąż się chciała ze mną zaprzyjaźnić. Ta myśl sprawia, że przypominam sobie, co powiedziała mi Perfect o tym, jak moja matka zastraszała króla, że zabije Ofelię, jeżeli się z nią nie ożeni. Odwracam się do Ofelii zaciekawiona. Wasza wysokość, czy mogłabym zapytać o rządy ostatniej królowej? Ofelia patrzy na mnie lekko zdziwiona, a więc ja szybko dodaję bezmyślne kłamstwo. Nie było mnie w tym królestwie i słyszałam tylko historię. Nie umiem wymawiać tego. Się cieszę, że się przynajmniej tą Emmeline nauczyłam wymawiać, ale tego to nie, dziękuję. dla mnie to bardzo trudno zrozumieć, że było tutaj tak strasznie. Szczególnie patrząc teraz, jakim spokojnym miejscem jest pałac. Nasze królestwo było wtedy bardzo ciemnym miejscem. Ludzie żyli w strachu pod jej rządami. Król tak naprawdę nie miał żadnej władzy.
Wiedźmy miały pełną władzę nad królestwem. Mogły przekląć kogokolwiek i kiedykolwiek bezustannie, nawet bez zapowiedzi. Ledwo opuszczaliśmy nasze domy, przerażeni, że możemy zostać przeklęci. Czy rządy matki naprawdę były takie straszne? Król wciąż się obwinia za te ciemne czasy, które zaległy nad naszym królestwem. I właśnie dlatego teraz stara się dzień i nocą, żeby ustabilizować nasze państwo i sprawić, że ludzie zaczną się uśmiechać. No taki dobry król, a z dzieckiem to nie ma czasu porozmawiać o tym, żeby przestało być takie zimne. Pamiętam właśnie, jak było u Karmy, że on powiedział, że no przecież ja się starałem z tobą porozmawiać, ale ty mnie zawsze odpychałaś. No dobra, ale no jesteś dorosłym, powinieneś jakby wziąć się pod barki i nadal próbować z tym dzieckiem. A nie, on tam z nią 3-4 razy porozmawiał, stwierdził, że się nie daj, sorry. Nie lubię tej rodziny, naprawdę. Pamiętam już bardzo dawno temu, jak powiedział mi, że jednym z powodów, dla którego chcę wciąż pracować, żeby nasze królestwo było coraz to jaśniejsze, było jego dziecko? Dzieci? Ofelia wygląda na zagubioną przez parę chwil, ale zaraz potem odpędza od siebie tę niezręczność i cicho chichocze. On pomaga rodzinie na swój własny sposób. No, Emmeline i Rodowi to na pewno, nie? Czy to możliwe, że kiedy to mówił, miał mnie na myśli i Ofelia po prostu się pomyliła? Ale jeśli tak, może ale jeśli inaczej, może zwracał się w stosunku do Emmeline i Roda? Królestwo naprawdę przeszło długą drogę od tamtego czasu, nieprawdaż? Wciąż są tutaj wiedźmy, tu i tam, ale większość z nich nie przeszkadza innym. Teraz to te wiedźmy mogą się czuć jak takie szykanowane, nie? Chociaż Delora ma się całkiem dobrze. Modlę się, żeby ten spokój, który teraz jest, był w przyszłości. Rozumiem. Dziękuję ci, że mi powiedziałaś. To jest dosyć ponury temat, ale cieszę się, że mogłam pomóc. Jeżeli będziesz potrzebowała czegokolwiek więcej, nie wahaj się i zapytaj mnie. Ja wiem, że to może być nietradycjonalny protokół dla królowej, ale ja tak naprawdę nigdy nie miałam się za typową królową. Staram się jak tylko mogę wysłuchać wszystkich, nieważne jaki mają tytuł albo jak mają na imię. Jezu, tam teraz sypię, słuchajcie, worem mądrości, ja pierdzielę. Mogę tylko przytaknąć w odpowiedzi. Księżniczka czy służąca? Ofelia traktuje wszystkich tak samo. Sposób, w jaki Ofelia mnie traktuje, nigdy się nie zmienił. O, to dokładnie. Zawsze traktowała mnie z dobrocią, nieważne kim tak naprawdę byłam. Nigdy wcześniej tego nie widziałam, ponieważ zazwyczaj starałam się dystansować od wszystkich, ale teraz widzę, że Ofelia traktuje wszystkich z dobrocią, nieważne jaki mają status społeczny. Byłam zawsze sfrustrowana, kiedy służba porównywała Ofelię do mojej matki, mówiąc, że obecna jest o wiele lepsza. Ale teraz rozumiem, dlaczego mogli robić takie porównania. No, twoja mamusia nie była najlepsza dla ludzi, tak? Bo z pewnością dla wiedźm była kimś wartym poszanowania, tak? Bo jednak pokazała ludziom, że nie mogą robić takich no po prostu polowań na czarownicę, tak? I to zawsze ma dwa końce, tak? Jednym jest dobrze, za to drugim jest trochę gorzej. I no trzeba znaleźć ten balans, tak jak Perfect mówiła, że musi być ten balans pomiędzy tym ciemnym tenebrarum i tym jasnym tenebrarum. Ale nie zawsze da się to zrobić, szczególnie no jeżeli mordują twoich,
jakby twoją nację, no to nic dziwnego, że tak naprawdę Hildyr się wkurzyła, tak? No bo zabijali jej, no tak jakby siostry krwi. No ale dobra, słuchajcie, ja tu bym się zaczęła, że tak powiem, rozdrabniać, a to może kiedyś przyjdzie na to inny czas. A dobra, wracamy. Emmeline odsyła mnie zaraz po swoich lekcjach i ja zaczynam od razu kierować się w stronę mojego pokoju. Właśnie skręciłam w korytarz, kiedy zauważam Sir Alcastera stojącego tuż przede mną. Ajajaj, to niedobrze. Okej. Patrz, jak chodzisz, dziecko. Szybko odsuwam mój wzrok gdzie indziej, nie chcąc, żeby doszło do konfrontacji. On zawsze tak dziwnie na mnie patrzy, niemal tak jakby umiał wejrzeć do mojego umysłu, albo się starał. Proszę o wybaczenie, Sir Alcasterze. Sir Alcaster przytakuje swoją głową i sztywno zaczyna odchodzić. Jesteś ułaskawiona, księżniczko. Ohohoho, czyli jednak on o nas wie. Właśnie się zastanawiam, jak to będzie w tej ścieżce, czy będzie trochę inaczej niż u Karmy, ale no nie będę, słuchajcie, spoilerować, bo niektórzy oglądają tylko Roda, a jak coś, to zapraszam do Karmy. Naprawdę, też było fajnie. Odwracam się, żeby na niego spojrzeć, ale on już zdążył skręcić w inny korytarz. Czuję, jak moja krew zaczyna zamarzać. Czy on się właśnie przejęzyczył? Ale jakim cudem mógłby wiedzieć, że jestem księżniczką? Czy jest możliwe, że on także jest przeklęty? Nie. Coś mi się tutaj wydaje nie tak. Ale jeżeli on nie ma klątwy, to... Czy to właśnie on jest... tym wiedźminem, jasne. Tym czarodziejem, o którym mówiła Delora? Ale co by mu to dało, gdyby się odsłonił? Chyba, że chce zastraszyć mnie jeszcze bardziej. Nagle dochodzi to do mnie, że Fritz także wie, kim ja jestem. W ogóle jestem ciekawa, co jest z Fritzem. Ja nie wiem, dlaczego on nas pamięta. No bo musiałby być przeklęty, tak? Albo jest tam wiedźminem. Okej, nieważne. Ale ja wątpię, żeby on był jednak tym czarodziejem. Harry Potterem, tak? No cóż, zobaczymy, kiedy będzie jego ścieżka. Zobaczymy. Czy to właśnie Fritz powiedział o swoim tacie o mnie? Nawet teraz jestem nawet bardziej zagubiona. Komu tak naprawdę powinnam ufać? Charmin? Podskakuję, kiedy słyszę głos Roda. Cześć, młody. Znowu musiałam spędzić poranek z twoją siostrą, wiesz, naprawdę. Jego ekspresja na twarzy powoli wzrasta do czegoś, co mogłabym nazwać zamartwieniem się. Fajnie. Jesteś blada. Stało się coś? Czy uwierzy mi, jeśli mu powiem? Powiedz mu, nie mów mu. No, powiedz mu, nie? Że Alcaster cię rozpoznał i ogólnie to musimy się bać, bo jeszcze nie daj Boże zrobi nam krzywdę. Alcaster wie, że jestem księżniczką. Myślisz, że to właśnie on jest tym czarodziejem, o którym mówiła Delora? Mówię tak. Przepraszam. Mówię mu to po cichu. A on, odpowiadając mi, unosi swoje brwi, wyglądając na zaskoczonego. A co sprawia, że tak właśnie mówisz? To chyba nie dlatego, że... Tak z dystansem się do ciebie odnosi. Nie wierzysz mi. O, ty chyba źle zrobiłam. Czemu mu nic nie mówić? A, shit. Niedobrze. Rod wzdycha. Nigdy czegoś takiego nie powiedziałem. Ale przecież nie możemy... ślepo oskarżać kogoś, jeżeli nie mamy dowodu. No młody, no to przecież ja ci mówię, że mam dowód, że mi przed chwilą powiedział... Do mnie księżniczko, tak czemu ty mi nie wierzysz? Nie denerwuj mnie. Rod wpatruje się we mnie przez parę chwil. Zaraz potem zamyka swoje oczy, a jego brwi delikatnie się marszczą, kiedy myśli. Sir Fitzgerald także pamięta, kim jesteś. Ja nie chcę zbytnio podejrzewać Fritza.
ale także nie mogę mu ufać bezwarunkowo. Poza tym, bezwarunkowo, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co się właśnie stało. Musisz pozostać czujna wokół niego. Jeżeli coś się stanie, przyjdź do mnie, to pogadamy. Martwisz się o mnie? Rod nie patrzy na mnie. Oczywiście, że tak. Jak słodko. Wow, jesteś naprawdę szczery. Dzięki, Sebix. Wszyscy cię kochamy, wiesz, wszyscy widzowie cię kochają. No co, Rod? Co? Rod wpatruje się w Sebiego, zanim szczyp jego w policzek. Ten to ma kurne coś z tym szczypaniem, naprawdę. Ja cię zaraz też szczypnę, młody. Tylko nie w policzek, bo coś innego. Przepraszam. No nic, muszę już teraz iść. Muszę poćwiczyć swoje umiejętności taneczne. Wow! Taniec? Ale przecież ty wiesz, jak się tańczy. Dlaczego musiałbyś wychodzić, żeby ponownie poćwiczyć? Rod nie odpowiada i po prostu odchodzi. Decyduje się, żeby iść za nim. Bardzo nieładnie jest nie odpowiadać na pytania, jak ktoś ciebie pyta, wiesz? Dlaczego za mną poszłaś? Ramionami wzruszam. Chciałam zobaczyć, jak ćwiczysz. Szczerze mówiąc, naprawdę chciałam zobaczyć, jak tańczy. Już wiem, że Emmeline jest bardzo niezdarna, jeżeli chodzi o taniec. Ale poza tym, jak Rod ćwiczył z Emmeline, tak naprawdę nigdy nie widziałam, jak tańczy. Emmeline zawsze chełpi się tym... Chełpi się swoim młodszym bratem. Ale jeszcze na własne oczy nie widziałam, jak utalentowany może być Rod. Nasz taniec razem był taki krótki, że ledwo mogłam cokolwiek ocenić. Ja nie ćwiczę, mając jakiegokolwiek ludzi, którzy mnie obserwują. Dlaczego? To jest moje przedstawienie. Ale przepraszam, nie przedstawienie. Ja tak preferuję. O, się przeczytałam, przepraszam. Rod się łatwo potrafi za kłopotę. Znaczy, no, że rumieńców dostaje, tak? Że się robi nieśmiały. O, tak, to. Przepraszam. Rod jęczy i ponownie szczypie sobie go w policzek, groźnie na niego spoglądając. Sorry! Przepraszam! Rod niechętnie wypuszcza królika i wzdycha. Zauważyłem, że ostatnio odzywasz się dużo częściej, Sebi. Ach, to dlatego, że to, co Rod czuje i to, co Rod myśli, jest ze sobą bardzo... zaprzecza się sobie. O, tak ładnie. Sebi wydaje z siebie dźwięk pokonanego, kiedy Rod ponownie szczypie go w policzek. No weź, zostaw małego. Oh my god, uśmiechnęłyśmy się, ale jesteśmy piękne. Super, co jest Rod? Rod wpatruje się we mnie z rozszerzonymi oczami, a ja odwracam wzrok, zaczynając panikować. Coś nie tak? Uśmiechnęłaś się znowu. Dotykam dłonią swoich ust, rumieniąc się. Znowu się uśmiechałam? Nawet nie zauważyłam. To był naprawdę piękny uśmiech, księżniczko, prawda, Rod? Dzięki, Sebi. Rod szybko się odwraca, jego policzki robią się rumiane. Ja wiem, młody, co ty myślisz. Muszę teraz poćwiczyć, więc wolałbym, żebyś sobie poszła. Nawet nie rozkazał mi, żebym sobie poszła, a to zaskoczenie. Emmeline powiedziała, że jesteś dość dobrym tancerzem, a więc chciałabym to zobaczyć na własne oczy. Dlaczego? Dlatego, żebyś chciała mnie ocenić? Nie chcę cię oceniać, czy... Jestem pewna, że tańczę lepiej. Słuchajcie, dzisiaj mam taki bardzo... wesoły nastrój i chcę mu trochę podogadywać. Nie wiem, czy to będzie dobrze, zobaczymy. Czyli wybierzemy tą drugą. Jestem pewna, że jestem lepszą tancerką. Sorry, Rod.
Grymas na twarzy Roda się pogłębia. A ja się niemal uśmiecham. Może jest on niechętny, żeby mi to pokazać, ale Rod jest pełen dumy. Jest to bardziej prawdopodobne, że pokaże mi to, co chce, jeśli będzie to dla niego wyzwaniem. Ej, to jest dobre. To jest dobry tok myślenia, Charmin. Nie odpowiedziałaś mi nawet na moje pytanie. Tak jak ty, uczę się od najlepszych. I? Czy ty nie doceniasz moich umiejętności tanecznych? Nie widziałam ich jeszcze, Rod. Inni mogli już zapomnieć, ale ty wciąż pamiętasz, prawda? Jestem księżniczką i byłam nauczona przez najlepszych instruktorów tańca w królestwie. No, Rod, umiesz mi dorównać, czy nie? Mówię to, będąc dumna z siebie i zauważam, że usta Roda zaczynają drżeć. To sprawia, że czuję się zadowolona, że mogę mu zaleźć za skórę. Zazwyczaj to on jest tym, który mi zachodzi za skórę. Sorry, Rod. Posiadanie najlepszego instruktora wcale nie znaczy, że będziesz lepszą tancerką. Ja jestem pewien swoich umiejętności. A mów sobie, co chcesz. Ale ja odmówię wiary, jeżeli nie będę miała dowodu. Wciąż mówię, że jestem lepsza niż ty. To jest nawet zabawne. Rod robi krok w przód i przyciąga mnie do swoich ramion. Robiąc to tak, że jestem zaskoczona. Wpatruje się we mnie zdeterminowany. Wow, jesteśmy w ramionach Roda i teraz wszystkie fanki Roda mdleją. W porządku. W takim razie dostaniesz swój dowód. Sprawię, że udławisz się swoimi słowami, kiedy będziemy tańczyć. Zobaczymy. Rod zaczyna prowadzić i łatwo prześlizguje się do wymyślonego rytmu walca, ta walca. Nawet bez muzyki jestem w stanie policzyć kroki, kiedy za nim podążam. Ogólnie ja też tańczyłam i niekoniecznie zawsze myślałam o krokach, ja to po prostu już robiłam na wyczucie, tak jakby wczuwałam się w kroki partnera. I powiem wam szczerze, bardzo mi brakuje tych lekcji, co prawda to było w podstawówce, ale ja do dzisiaj niektóre układy taneczne potrafię zatańczyć, aczkolwiek no potrzebuję tą drugą połówkę, a niestety w dzisiejszych czasach znaleźć faceta, który tańczyłby tańce towarzyskie, no to szukaj ty, Charmin, igły w stogu siana i bardzo mi tego brakuje i mam nadzieję, że kiedyś się takowy znajdzie, co będzie sobie ze mną tańczył, tak? To jest inne niż ten krótki taniec, który pokazywaliśmy Emmeline. Ruchy Roda są pełne wdzięku, a jego dotyk jest bardzo delikatny, kiedy okręca mną. Oh, how sweet! Jacy śliczni! A to jest ładna ilustracja. Kiedy ponownie staję z nim twarzą w twarz, zauważam, że jego wzrok jest delikatny. Zazwyczaj pojawiająca się twardość w jego ekspresji znikła i przerodziła się w coś zrelaksowanego. Zauważam, że wpatruję się także w niego, głęboko w jego oczy. Prawdopodobnie Rod w sobie także ma łagodność. Nasze spojrzenia nie kończą się nawet wtedy, kiedy on mną okręca. Masz piękne oczy. Jak romantycznie. I zauważcie, to nie powiedział Sebi, tylko Rod. O matko. Oczy Roda się rozszerzają tak samo jak moje i natychmiast puszcza moją dłoń, robiąc krok w tył. No młody! Trzeba było pocałunek, no sorry.
Ja mogę tylko się w niego wpatrywać, czując jak moja twarz robi się gorąca. O, ślicznie się rumieniszę. To nie byłem ja tym razem. Tak sobie, ja wiem, zauważyłam. To było coś więcej niż twoja myśl, przysięgam. Rot, mamy cię młody. Rot nic nie mówi, a jego policzki kontynuują zaczerwienianie się z tego, z nieśmiałości, tak? O Boże! Rot i ja odwracamy się w stronę Emmeline, która wahając się stoi w drzwiach. Wybaczcie mi. Rot szybko wybiega na korytarz, pozostawiając mnie i Emmeline samymi w pokoju. Znaczy tam w sali tronowej, z tego co ja widzę. Co się właśnie stało? O, patrzcie, Charmin ma rumieńce. To był naprawdę wspaniały taniec, Charmin. Przypatrywałaś się? Widziałam tylko ostatnie kilka minut, ale wiesz, wasza dwójka naprawdę wygląda, jakbyście byli parą. To takie słodkie. Para? Och, rumienisz się. Dotykam dłonią swojego policzka i odwracam się z grymasem. Wcale nie. Co znowu zaczniecie? Poza tym, cokolwiek się stało, jestem tylko zakłopotana. Lubisz Roda? Patruję się w nią. Nie lubię. I prawdopodobnie zapomniałaś o tym, że jestem służką, która nie mogłaby być z księciem, nawet gdyby tego chciała. No i Charmin, ty wszystko możesz chcieć, uwierz mi. Poza tym jest gderliwy i zimny. I pomimo, nawet jeśli nie jesteśmy połączeni więzami krwi, on wciąż jest moim przyrodnim bratem. Jeżeli Emmeline zdałaby sobie sprawę, jak szalenie brzmią jej słowa w tym świetle. Oczy Emmeline się świecą, kiedy zaczyna się śmiać. Miłość nie zna granic, droga Charmin. Poza tym, wygląda na to, że on ciebie lubi. O, co takie piękne powiedzenie. Miłość nie zna granic. O, tak, czyżby nasza miłość rośnie wokół nas, tak? Twój brat mnie nienawidzi. Rod... może być czasem sprzeczny. Czasem mówi coś, co jest w kompletnej opozycji do tego, co on czuje. Ale jeśli tylko poznasz go lepiej, tak jak znam go ja, zdajesz sobie sprawę, jaka prawda jest naprawdę. Jaki jest naprawdę, o tak. Nie mogę nic na to poradzić i myślę o sobie, który zawsze mówi myśli Roda na głos, kiedy nie są one spójne. On był zawsze taki niemiły dla Wajoryki, kiedy byliśmy młodzi. Zawsze jej dokuczał z powodu tego, że była Beksą. Nawet jeśli to on płakał częściej niż ona. Co za wredny dziad. Ale wtedy zdałam sobie sprawę, że traktował ją bardziej specjalnie niż kogokolwiek innego. Czyli mamy dowód, że Rod był zakochany w Wajorice i ta klątwa na pewno ma coś z nią wspólnego. Ale wracając do tego, wiedziałam, że ją lubi. Myślałam, że pewnego dnia ta dwójka... w tej dwójce wyrośnie miłość. Dobrze, wypowiedziałam dobrze. Emmeline wydobywa się ciężki wzdech, kiedy kieruje swój wzrok w stronę okna. Jednakże jego zachowanie wobec niej zmieniło się, kiedy został przeklęty. I potem stali się sobie coraz dalsi, kiedy Wajorika poznała swoją miłość. Czy to właśnie z tego powodu chodziłaś do sklepu z zabawkami z Rodem, ponieważ chciałaś jakby przywrócić ich? Emmeline przytakuje. Nasza trójka była najlepszymi przyjaciółmi. Trzej muszkieterowie. To nie to samo bez Roda. Wciąż go pytam, co jest nie tak, ale on nie odpowiada mi.
On zawsze był taki uparty, ale to nie jak on, żeby trzymać to w sekrecie. To jest naprawdę frustrujące, kiedy nie mam pojęcia, jak mogłabym mu pomóc. Myślałam, że był tylko uparty w stosunku do mnie, ale najwidoczniej... pomimo zachęty, nawet od strony jego rodziny, on nie ustąpi. Dlaczego on jest taki trudny? Też się to pytam za każdym razem, jak włączam tę grę i muszę zagrać w Roda. Uwierz mi. Mam nadzieję, że nie masz nic przeciwko, jeżeli zapytam. Ale co wiesz o jego klątwie? Emmeline wpatruje się we mnie, zanim przytakuje. Jesteś moją przyjaciółką, Charmin, a więc mogę się tobie zwierzyć. Wiem, że ja czasem niewystarczająco ufam ludziom, ale myśląc o tym, Emmeline, ufa im aż za bardzo. Zgodzę się. Jedyne, co wiemy, to to, że ma klątwę syrenki. Czytałam tę historię wiele razy, mając nadzieję, że jakoś zdam sobie sprawę, jak mogę pomóc mu złamać jego klątwę. Myślę o tym ponownie i zdaję sobie, że ja także czytałam początek Małej Syrenki dawno, dawno temu, ale nie miałam szansy jej ukończyć, ponieważ zostałam przyłapana przez matkę. No tak, bo ona nie mogła czytać tej historii. Mała Syrenka jest o syrenie, która zaprzedała swój głos za nogi, prawda? Tak. Zrobiła to dlatego, żeby mogła być ze swoim księciem. To w ogóle jest jedna z moich ulubionych bajek. To tak wam powiem od razu, jeżeli chodzi o wersję disneyowską. Głos Roda został mu odebrany, ale jestem pewna, że dostał coś w zamian. Co, stał się księciem? Słyszałam, że klątwy pochodzą od oryginalnych baśni, ale są tak zakręcone, żeby jakimś cudem pasować do przekleństwa. Powoli przytakuje. Zobaczymy. Mam dziwne wrażenie, że przekleństwo Roda jest związane jakoś z Vajoriką, ale nadal nie mogę tego połączyć. Ale wciąż, Vajorika może być kluczem do zrozumienia jego klątwy. Jeżeli Rod sam się nie ujawni niczego, najlepszym jakby krokiem, żeby to wszystko zrozumieć, będzie udanie się do Vajoriki. Rod nam na pewno nie powie. O, chapter 7. Bądź uważny, co sobie życzysz. Oj, niedobrze to, słuchajcie, mówię o naszym Rodzie. Ale słuchajcie, ja wam na dzisiaj dziękuję. Odcinek wyjdzie mi dość długi, z tego bynajmniej co widzę, ale ja wiem, że wy akurat z Roda odcinki lubicie długie. Bardzo wam, słuchajcie, dziękuję za ten odcinek. Widzimy się, słuchajcie, w innych moich seriach albo w kolejnym odcinku Roda. Trzymajcie się, pa, pa!